Przed nami kolejny program, nasz sportowy tydzień. Witam i zapraszam. Miło mi poinformować, że dzisiaj jest to już 260. magazyn sportowy. Za 2 tygodnie będzie równe 5 lat naszego istnienia na antenie portalu Moje Działdowo. Rozpoczynamy dzisiaj od piłki nożnej. W meczach Ligi Okręgowej nasze zespoły uzyskały następujące wyniki. W derbach powiatu Polonia Iłowo zremisowała na własnym boisku z sąsiadem z Zamiedzy Iskrą Narzym 0-0. W następnej kolejce Polonia zagra swój mecz w Orżynach, natomiast Iskra w roli gospodarza zmierzy się w Iłowie z Wiktorią Bartoszycy. Well Lidzbark przegrał w Lubawie z Motorem 1-4. Bramkę dla Wellu zdobył Hubert Komoszyński. W kolejnym meczu Well zagra u siebie z Czarnymi Rudzienice. W klasie A MKS Działdowo pokonał na wyjeździe Osem Ząbrowo 6-1. Gole dla działdowskiej drużyny zdobyli Kacper Szostek 3, Karol Breski 2 i Hubert Madej 1. W następnym meczu MKS zagra w Działdowie z Jordanem Kazanice. Delfin Rybno przegrał w Dąbrównie z Welem 1-2. W kolejnym meczu Delfin zagra w Rybnie z LZS-em Frednowy. W klasie B MKS 2 Działdowo podejmował u siebie Mewę Smykowo. Wygrała nasza drużyna 3-1. Gole dla MKS-u, gol samobójczy oraz Karol Breski i Michał Dunajski. Nasza drużyna w klasie B zakończyła już rozgrywki rundy jesiennej. Za tydzień pierwsze podsumowanie rozgrywek piłkarskich rundy jesiennej z udziałem naszych drużyn. A teraz garść informacji o tenisie stołowym. W meczu Superligi Dekorglas podejmował we własnej hali zespół z Białegostoku, do Ilidy. To nie był udany mecz w wykonaniu naszej drużyny. Pierwszy pojedynek wygrał co prawda Samuel Kulczycki z Grekiem Angelakisem, ale pozostałe zakończyły się porażkami naszych zawodników. Najpierw przegrał Patryk Lewandowski z Chanem z Hongkongu, a później skreczował w pojedynku z Patrykiem Chojnowskim Jakub Dyjas z powodu kontuzji. Drugi swój pojedynek przegrał Kulczycki z Chanem. W efekcie do Ilidy wygrały w Działdowie 3-1. W niedzielę 10 listopada kolejny mecz naszej drużyny z Suchedniowym, oczywiście w Działdowie. Początek meczu o godzinie 16. W meczu pierwszej ligi nasz drugi zespół Dekorglasu wygrał w Gdańsku z AZS-em 7-3. W meczu dla naszej drużyny punktowali Patryk Lewandowski, Mateusz Sakowicz, Jakub Miszkurka i Kamil Kurowski. Grał także Cyprian Marczak i był to dla niego debiut na poziomie pierwszej ligi. Bardzo dobry występ w mistrzostwach LZS. Dekorglas Działdowo zajął drugie miejsce, a gmina Działdowo czwarte w 65. wojewódzkim turnieju LZS w tenisie stołowym o Puchar Radia Olsztyn. Indywidualnie podopieczni trenerki Wenwen Liu uzyskali bardzo dobre wyniki. W kategorii do 13 lat wygrała Natalia Czarnecka, a drugie miejsce zajęła Amelia Pazik. Wśród chłopców w tej samej grupie wiekowej drugi był Michał Walasek, a trzeci Adam Pydynkowski. W kategorii 66 lat i starsi zwyciężył Waldemar Sosnowski. Na trzecich lokatach uplasowali się Andrzej Korzeniewski do 40 lat i Leszek Pieckowski w kategorii 51-65. Startowało łącznie 230 zawodników w 10 grupach wiekowych. Bieganie. W sobotnim biegu na 5 km w Malinowie startowały aż 72 osoby, w tym 33 panie. Zwyciężył Józef Stramski, a wśród pań najlepsza była Joanna Szypulińska. Łupem w tym biegu padło 5 rekordów życiowych i odnotowano 4 debiuty. W niedzielę w Kolnie rozegrano Mistrzostwa Polski Masters w biegu na 5 km. W kategorii M60 zwyciężył działdowianin Zbigniew Bartkowski, który uzyskał czas 18 minut i 19 sekund. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w naszym kolejnym programie. Do widzenia Państwu.